Suzuki V-Strom 1000. Co jest? Problem z ładowaniem. Tak się dzieje. Tu włączymy sobie go. Tu właściciel ma taki. Pokazuje nam 12,4. Teraz no przyjechał o własnych siłach, ale nic tutaj nie ładuje, nic tu nie pokazuje więcej. No nic, zaczynamy od tego. Rozkręcamy, dostajemy się do regulatora, pomierzymy, zobaczymy co będzie dalej. I tak, między pierwszym i drugim mamy tak, między pierwszym i trzecim to samo, między drugim i trzecim to samo, a jak troszkę go przekazujemy, to samo. Znaczy tu mamy inny regulator. Po długim czasie, bo ponad tygodniu, dotarł regulator, tu już jest wsadzony stary. Ponad tydzień trzeba było czekać na ten, na regulator. Jest już wkręcony. Podpiąłem z takimi tu przyrządami akumulator. Także nie spadł tutaj na ten akumulator, albo poboru jakiejś tam prądu nie ma. Czekajcie tylko. Poboru prądu nie ma, bo no jest tak jak został, w takim te 12,3 tak mniej więcej było jak się zostało, nie ładowałem go. Ciekawy jestem czy ten tyle samo w sumie, o, czekajcie was tak powyruszałem, tu mamy tyle samo pokazuje w sumie na tym tutaj, także jest ok. Ciekawe czy nam się motorek odezwie. Motorek się odezwał i od razu już nam wskoczyło 14,3,4. Już jest, czyli ładowanie jak najbardziej pasuje. O, teraz będzie musiał troszkę nadgonić. No, ale to się nam udało. Tyle trzeba mniej więcej maszyny rozebrać, żeby się dostać do tego. Część tych plastików, jednych, drugich. Tu coś widać, tu coś było spawane. Ten plastik, ale to jest dolna część tylko. No. Maszyna dosyć fajnie. Aha, co jeszcze zostało? Wymienić płyn. Tu go tak nie widać w cieniu. Tu mamy ładne czyściutki. A tu jest taki żur, wymienić płyn w pompie sprzęgła, bo coś właściciel narzeka, że przy pijaniu biega na zimny, bo trafi szarpnąć. Zobaczymy co to będzie, czy to pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. Dobra, niech sobie filtra poklepie, doładuje, jeśli się chociaż zakręcił na tym co było. Widzimy się za chwilkę. Płyn mamy wymieniony. Ja sobie to zawsze robię od dołu. Jest wyczyszczone już. Okienko nie szło za bardzo doczyścić go z tej strony. No ale i tak jest. Ale jest przynajmniej płyn nowy. To co zleciało to było już takie. Gdzieś tam może dodam zdjęcie jak było przed czyszczeniem zbiornik jak w środku wyglądał, to gdzieś go tam może jeszcze wstawimy. Jest motocykl na wierzchu, to będzie krótki filmik. Co było ogarnięte? Ładowanie jest, regulator zmieniony, płyn wymieniony, wymyte brake cleanerem, odmuchane, żeby tam nic od tego płynu starego się nie działo. Zbiorniczek fajnie poskręcany, suchutko.
Te śruby tradycyjnie szły ciężko, ale poszły, poszły. Płyn tam widać. Nie szło tego domyć już tego szkiełka, już to było na tyle stare i zabrudzone. Kilka razy się to puchało, no ale nie jest to tak przejrzyste jak w tym. No ale jest na pewno ładniej i czuć pod klamką, że jest twardsza. Ciężej troszkę idzie. Zobaczymy, to taka trochę aspiryna. Może nie zaszkodzi, może nie pomóc. Może dla głowy będzie lepiej, że jest zmieniony płyn, ale jest. Cóż tu mamy? Aha, ładowanie, zobaczmy tylko. I 14,4 spokojniutko sobie zrobił. I trzyma, nic nie paluje, nie skacze. Także jest ok. A czekajcie, ciekawe co będzie ze światłami. No na światłach spadło, wiadomo, no bo to już jest obciążenie. No, pasuje. Także nie, trzymajcie się, cześć.